Bardzo proszę, pani posłanko. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Chciałbym raz jeszcze z mównicy sejmowej przede wszystkim podziękować organizacjom seniorów, związkom zawodowym, Lewicy, ale przede wszystkim wszystkim tym, którzy podpisali się pod tym projektem. Zbieraliśmy podpisy i wiemy, że zapotrzebowanie na wprowadzenie tych regulacji jest absolutnie ponadpartyjne i ponadpolityczne. I panie ministrze, myślę, że pan też o tym dobrze wie. Bo jednym z najważniejszych filarów dobrze funkcjonującego państwa, i będę to powtarzała do znudzenia, jest skuteczna, dobrze zorganizowana, oparta na systemowych rozwiązaniach polityka społeczna. Niestety nie jest to polityka społeczna ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nasze społeczeństwo się starzeje, a prognozy GUS mówią jasno, że w 2030 roku osób powyżej 60 roku życia będzie 11 milionów, a w 2050 roku już 14 milionów. A to oznacza, że już wkrótce osoby powyżej 60 roku życia będą stanowiły 40% społeczeństwa. Wśród osób powyżej 60 roku życia aż 58% to są kobiety. Ten projekt oczywiście dotyczy nie tylko kobiet, ale w dużej mierze będzie skierowany do kobiet. A kobiety wciąż w Polsce są na głodowych emeryturach o ponad 1100 zł niższych od mężczyzn. Aż 43% kobiet pobiera świadczenie poniżej 2500 zł. Ten trudny rok, który dla wszystkich był trudny, był chyba najtrudniejszy właśnie dla seniorów i emerytów. I niestety, ale nie pomogła trzynastka, nie pomogła czternastka, nie pomogła nawet rekordowa waloryzacja, bo wiemy, że po raz pierwszy od 23 lat emerytury z ZUS realnie straciły na wartości około 4,7%. I to oznacza, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zawiódł seniorów w kryzysie i żadna rządowa propaganda tego nie przykryje. Twarz biedy wciąż ma twarz polskiej emerytki albo polskiego emeryta, ale najczęściej jednak emerytki, kobiety, która dodatkowo wyręcza państwo. W związku z tym głosowanie nad rentą wdowią to będzie głosowanie za seniorami i emerytami albo przeciwko seniorom i emerytom. Głosowanie w sprawie renty wdowiej będzie głosowaniem za biedą albo przeciwko biedzie. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska.